Dzień dobry moi drodzy, witajcie po małej, krótkiej, wakacyjnej przerwie. Jak widzicie, jest ze mną Alicja, tu pomiędzy nami jest pipeta, którą Alicja trzyma, więc dzisiaj jesteśmy we trzy. Dokładnie. Tak, mamy publiczność. Słuchajcie, wracamy do serii, którą bardzo, bardzo lubicie, czyli będziemy rozmawiać o stopach, o paznokciach i o wszystkim, co się z tym łączy. I dzisiaj zaczniemy bardzo ważny temat. Takie iście powakacyjne. Dokładnie, temat, który myślę, że gdzieś tam zawsze się pojawia, nie u wszystkich, ale na pewno słyszeliście, o co chodzi. A dokładnie będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o wrastających paznokciach. Tak. Co prawda. Bardzo poważny problem. Bardzo poważny problem i bardzo taki temat. Częsty. I temat taki rozległy. Tak. Więc stwierdziłyśmy, że zrobimy go w dwóch częściach. Dzisiaj porozmawiamy sobie tak ogólnie właśnie o tych wrastających paznokciach. Tak, i przekażemy wam taką pigułkę. Tak jest. A w następnym odcinku dowiecie się nieco więcej o terapiach związanych właśnie z wrastającymi paznokciami. Alicja. Tak. Pierwsze pytanie. O co chodzi w tych wrastających paznokciach? O co chodzi? Problem jest bardzo rozległy i bardzo popularny, ale nadal jeszcze nie wiemy, nadal się boimy tego problemu. Nadal klienci się boją, co to będzie, czy to już wycinanie pazurów, wyrywanie chirurg, tak. Krew tryska i tak dalej. Ale wyjaśnijmy sobie na początku, co to jest wrastanie paznokci. Wrastanie paznokci to jest paznokieć, który bardzo silnie wrasta w nasz wał okołopaznokciowy. Okej, wał okołopaznokciowy, czyli tą skórę, to, co otacza paznokieć. To, co otacza paznokieć z jednej i z drugiej strony. Dokładnie. Tak? Ona normalnie tak standardowo płytka wygląda, tak? A jeżeli wrasta, to znaczy, że ona tutaj bądź się wkręca, też niektórym się wkręcają. To jest właśnie wrastanie naszych paznokci. Okej, to już wiecie, jak to wygląda. I teraz tak. Wiemy, jak to wygląda. Czym się to objawia? U niektórych może się objawiać to tak naprawdę niczym, że możemy, no jest widać, że ja widzę, że wrasta paznokieć. Ewentualnie taki lekki dyskomfort, tak? No bo i to w niektórych butach, tak. Nie zawsze, latem w ogóle, to wtedy stosujemy taką profilaktykę, okay. Tak? I nie od razu nie robimy całej terapii. Natomiast najczęstsze bóle to jest taki właśnie ból. Ból taki pulsacyjny, czuć jakby tam po prostu coś było przy tym paznokciu. On potrafi być stan zapalny, potrafi ropa wyciekać. Jest też to całe takie zaczerwienienie właśnie. Tak, tutaj taki bąbel się robi dookoła. No właśnie. Tkliwość, straszliwa tkliwość, w jakichkolwiek butach, nawet nie w butach, straszliwa tkliwość. I to są takie przede wszystkim objawy i czuć, że coś tam jest, że coś, i klienci nawet czują, pani, ale ja czuję, że tam coś mnie kuje, coś tam jest, więc to są właśnie takie podstawowe objawy, no oczywiście później jak jest ziernina, no to jest zupełnie inaczej. No tak, ale to takie pierwsze takie sygnały, które dają nam znać, że coś się tam dzieje, tak. Dokładnie. Co robimy w takiej sytuacji, kiedy no właśnie, coś tam się dzieje? Jeżeli już odczuwacie, że boli was ten jeden paluch, nieważne czy to jest, bo wrastanie paznokci może dotyczyć paznokci stóp i paznokci u dłoni nawet. I teraz tak, nie czekamy, po pierwsze, nie czekamy do momentu, kiedy nie możemy chodzić. Jeżeli już czujecie, że w niektórym obuwiu, no to jednak boli ten paznokieć, coś jest nie tak, od razu zgłaszacie się do podologa. Nie chirurg, nie dermatolog, nie lekarz. Nie kosmetyczka. Tak, ale zgłaszamy się do podologa. Do podologa. Tak. Okay. Dzwonimy, mówimy, proszę pani, boli mnie paznokieć, nie wiem, co tam się dzieje, ale on mnie boli. A jeżeli już czujecie ból taki, który jest cały czas, który nie ustępuje nawet przy zmianie obuwia, czy chodzicie w obuwiu, czy bez, to wtedy koniecznie dzwonicie i zaznaczacie w rejestracji, że bardzo boli was paluch. Okay. Bo to jest dla nas wtedy sygnał, my inaczej wtedy takich klientów, nie to, że traktujemy, ale to jest potrzeba. Działamy też jak lekarz. Jak dzwonicie do stomatologa i mówicie, ała, boli mnie ząb, no to lekarz jest w stanie szybciej wam znaleźć, tak może jest, jakąś wizytę gdzieś was wcisnąć, albo nie wiem, wieczorem, niż no dzień dobry. Chce się zapisać na pedikur. Tak, dokładnie. Więc to ważna jest dla was taka. I spytać się też podologa,
co mam zrobić do tego momentu. Każdy ma też swoją jakąś tam technikę, wszystko wam opowiemy, jak ja to widzę ze swojej perspektywy. Natomiast spytać się, powiedzieć, boli mnie no z tej strony albo z tamtej strony, co ja mam zrobić, czy mam coś, nie wiem, wycinać, podcinać, cokolwiek, tak? Moczyć więc zawsze, na przykład. Tak, moczyć, bandaże, no cokolwiek, co mam stosować. Więc warto też po prostu zapytać, żeby uzyskać taką pierwszą pomoc przed wizytą, jak mogę dotrwać do wizyty. Okay, coś dobra. Takiego. I też oczywiście nie działamy na własną rękę. Nie, nie działamy na własną rękę. Mam jednego klienta, obiecałam mu, że powiem o nim w filmiku. Dawaj. Także pozdrawiam. Jeden klient mój leczył sobie wyrastające paznokcie za pomocą TikToka. Co ty gadasz, jak o Jezu, na TikToku to można znaleźć, słuchajcie, wszystko. Tak, tak, i obiecałam, bo pamiętam jak ostatnio mu zakładałam jeszcze klamrę i mówię, no a co się tutaj działo? No bo wiem, no słowo do słowa okazało się, że leczył i prowadził sobie terapię za pomocą TikToka. I powiedziałam, że na pewno o nim wspomnę, bo to jest coś no tak, coś nie da się ukryć, że dzisiaj w mediach społecznościowych mamy samych ekspertów. Tak. Eksperci nad ekspertami. I też wiesz, jesteśmy samodzielni, wszystko chcemy zrobić sami. Zresztą Polacy w ogóle są znani z tego, że zamiast pójść do specjalisty, to zawsze wszystko sami. Sami oczywiście, się leczą, sami wiedzą, co jest dla nich najlepsze. I idą do lekarza już z diagnozą. Tak jest. To się zgadza. No właśnie, bo tutaj jeżeli już tak rozmawiamy o tych wyrastających paznokciach, przestrzegamy was przed tym, żebyście sami nie działali na własną rękę. To jest bardzo ważne. Na przykład w drogeriach można dostać bardzo różne takie preparaty zmiękczające paznokcie, przywracające jakieś klamry, nie wiadomo co, żebyście sami nie działali, bo możecie sobie pogorszyć stan. Ale to jest kategorycznie macie zakaz korzystania. Po naszym filmiku macie zakaz korzystania z takich. Zakaz korzystania z takich, że strzega. Oczywiście, że tak. Bo naprawdę później strasznie to nam utrudnia pracę i później musimy to poprawiać. I nie ukrywam, że was dużo bardziej boli ten paznokieć po waszych gdzieś tam podcinaniach i tak dalej. Spytać się podologa, jak sobie poradzić do momentu wizyty. To znaczy, czy założyć jakiś, bardzo często, jeżeli wrasta nam paznokieć z tej strony wewnętrznej od reszty palców, włożyć sobie na przykład tutaj wacik zwinięty, czy jakiś separator silikonowy, po to, żeby nie uciskał jeden palec o drugi. Tak, żeby była po prostu przestrzeń, żeby nie dochodziło do tego cały czas ucisku. I to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, która świetnie sobie radzi. Druga rzecz, to takie dla was będzie SOS na wrastający paznokieć przed wizytą, nie na wyleczenie, tak? Tylko przed wizytą. Dwa, chodzić w obuwiu miękkim i w obuwiu w takim, w którym nie odczuwacie bólu. Okej. Jeżeli takie jest, bo może być już taki stan, że nie ma. Oczywiście zasada numer 3, która już też Anita powiedziała, nie wycinacie i nie podcinacie sobie sami paznokci, nie skracacie, nic nie robicie. Czwarta rzecz, jeżeli widzicie, że paznokieć się robi taki, paznokieć, skóra dookoła paznokcia zaczyna się robić taka czerwona, tkliwa, taka pulsacyjna ból, czujecie, że tam jest stan zapalny albo już zaczyna wyciekać ropa, Octanisept czy preparat do dezynfekcji i do tego na przykład srebro koloidalne. Okay. Bo srebro koloidalne działa bardzo silnie przeciwzapalnie i wyciąga też i antybakteryjnie. A moczenie w jakichś takich różnych środkach? Żadnego moczenia. Okay. Żadnego stan zapalny, paznokcie nie lubią moczenia, nic z tych rzeczy. Żadne preparaty drogeryjne, zmiękczające płytkę paznokcia, nawrastające paznokcie, nic z tych rzeczy. Okay. I to jest takie SOS w pierwszym momencie, jak czekacie na wizytę, tak w pigułce dla was. Natomiast już jak się udamy do podologa, no to zaczynamy cały wywiad. Tak, wiadomo, zaczyna się pewnie właśnie od tego wywiadu, później się ustala odpowiednią terapię. Ale Lica, powiedz mi jeszcze, skąd to się bierze? Dlaczego właśnie ten problem z tymi wrastającymi paznokciami? Czy to jest jakieś genetyczne, czy tak naprawdę każdy z nas może mieć ten problem? Każda z nas może mieć ten problem. Jest to uwarunkowane również genetycznie, bo moja babcia, prababcia miały. Kolejna rzecz, nasz styl i tryb życia.
Czy jestem panią, która, czy jestem człowiekiem, który pracuje codziennie w biurze i codziennie musi chodzić w szpilkach i to jeszcze chodzi w szpilkach z takim czubkiem, tak? To też ucisk tego, tych palców nie pomaga nam. Czy mamy haluksy? No właśnie. I niestety, czyli taka nasza deformacja naszej stopy, naszych palców, czyli zaczynają nam palce rotować i niestety tam im się robi za ciasno. Może wynikać również, i to jest bardzo częsty problem, ze złego wycinania, obcinania paznokci. Okay, tak, dobra. Czyli takiego na siłę zaokrąglania. I ja tutaj nie mówię, bo nie każdy paznokieć da się obciąć na prosto, ale przy czym pamiętamy, że jeżeli obcinamy paznokieć na prosto, to zawsze boki zaokrąglamy, żeby nie zostawiać takich igieł. Tak, tak? Już o tym też rozmawialiśmy. Tak, więc to jest też bardzo ważne. A sport? Sport ma bardzo duże znaczenie. Czy na przykład tenisiści, bo oni biegają i nagle hamują całą stopą, tak? I paznokieć wtedy mocno dostaje w kość. Piłkarze też od kopania. Klienci, którzy w squasha również grają. A bieganie? Bieganie to zależy od obuwia, ale raczej nie. Baletnice? No baletnice to mają. Tak. Tyle jest przy nich roboty. Tak, baletnice tak to dla nas, jak przychodzą baletnice do gabinetu, to jest wielki rarytas obsługiwać takich klientów i one już są powinny być pod stałą kontrolą tak naprawdę podologa i no już one wiedzą, tak samo jak tancerki, one też no wiedzą jak się zachowywać i co robić, tak? Czyli tak naprawdę tych... Skąd bierze tych problemów? Ten problem może się brać z różnych przyczyn, tak? Tak, na przykład dzieci w wieku niemowlęcym potrafią mieć problemy już z wrastającymi paznokciami. To też jest bardzo ciekawe. Tak, dlaczego? Bo dzieci około tak 6-9 miesiąca życia zaczynają raczkować. I one te stopy ciągną i je podciągają, i je podciągają. Te paznokcie są jak papier i też potrafi być problem z wrastaniem. To w takim przypadku najważniejsze jest masowanie wałów, bo takim klientom malutkim nie zakładamy klamer ani niczego, tylko u nich jest masowanie wałów, tamponady i tym sposobem się leczy. Tak? Następnie taki kolejny przeskok wiekowy to są nastolatkowie. I szczególnie chłopcy, którzy właśnie cały czas piłkę, rower, korki, za ciasne te korki, bo mama się nie zorientowała, że jednak buty są za małe. I więc tutaj pojawia się u chłopców problem wynikający ze sportu, a u dziewczynek wynikający no, z pierwszych hybryd, z pierwszych stylizacji własnych, więc tutaj to też wynika z dziewczyny, u dziewczynek z takiego problemu. I później dorośli, to też związane z obuwiem źle dobranym, z deformacją stopy. I pojawia się jeszcze kolejny problem, osoby starsze. Gdzie no ten tak, paznokieć jest rzeczywiście, robi się gruby. I deformacje, haluksy. No i to jest kolejna, że tak powiem. Dobra. Ale może się to zdarzyć każdemu, w każdym no wieku właśnie. I nie należy tego bagatelizować, bo można się naprawdę doprowadzić do stanu, gdzie będzie ciężko to wyprowadzić inaczej, gdzie będzie boleśnie to można wyprowadzić. Czy to jest prawda, że takim ostatnim wyjściem z sytuacji jest zerwanie paznokcia u chirurga? Mogą się zdarzyć takie przypadki? Mogą, aczkolwiek... Można temu zapobiec. Bardzo można temu zapobiec. No właśnie. I wyrastające paznokieć, żebyście też o tym wiedzieli, wyrastające paznokieć nie równa się chirurg. O. Owszem, mamy przypadki takie, już podologia jest tak szeroko i tak mocno rozwinięta, że naprawdę bardzo dużo przypadków jesteśmy w stanie wyprowadzić. Natomiast są przypadki, gdzie no możemy zacząć terapię, ale wiemy, że ten temat wróci jak bumerang do klienta, bo na przykład wały za mocno narastają na płytkę paznokcia. I nawet jak ten paznokieć wyciągnie się, to ten temat wróci jak bumerang. No i wtedy jest konieczność na przykład wykonania plastyki wałów. Zabieg chirurgiczny. Czyli jednak wtedy chirurg jest tak, potrzebny. Ale nie od razu idziemy do chirurga. Chirurdzy nie lubią się zajmować wyrastającymi paznokciami. Dla nich to jest...
No oni nie mają ani narzędzi do tego specjalnych, no oni są stworzeni też do innych. I właśnie dlatego bardzo często idziecie do takiego chirurga, on pierwsze co robi, to po prostu wyrywa ten paznokieć. Wyrywa albo wycina bardzo głęboko, bardzo często oni zostawiają jeszcze, wycinając prosto paznokieć, nie robią tego do samego końca i zostawiają taki schodek, który tak bardzo boli klienta, że później my nie jesteśmy w stanie go dotknąć, tak, jeżeli klient wpadnie na to, że może jednak pójdziemy do podologa. Także nie idziemy od razu z tym do chirurga, tylko zgłaszamy się do podologa. Tak jest. Jest to dla was taki nie lekarz, ale osoba pierwszego kontaktu przy wyrastaniu paznokci. I taki podolog właśnie, taka osoba, specjalista jest w stanie dobrać wam terapię, poprowadzić tą terapię, która pomoże w tym problemie, a nie właśnie straszenie chirurgiem i wyrywanie tych paznokci. Tak, i nie to, że u nas jest potrzebne, pierwsze co to często właśnie jak są klienci tak źle doświadczeni przez chirurgów, to później do nas przychodzą i czy pani da znieczulenie? No. A da pani znieczulenie? A to naprawdę, my jesteśmy na... Techniki są tak już rozwinięte, że naprawdę jesteśmy delikatni, tak? I to nie jest, no owszem, jeżeli jest bardzo silny stan zapalny, no to jest ten paznokieć bardzo tkliwy, tak? Ale no my jesteśmy po to, żeby wam ulżyć pomóc, w tym bólu. I często po pierwszej wizycie klient mówi, to już mniej boli. No dobrze, ale słuchajcie, my dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tych technikach, o tych możliwościach, które daje nam wizyta u podologa i leczenie wyrastających paznokci, bo na kolejny odcinek zapraszamy was bardzo serdecznie i tam Alicja właśnie wam o wszystkim dokładnie opowie. Ale to, co jest najważniejsze, myślę, że taka pigułka tego wszystkiego dzisiaj w dzisiejszym odcinku już się pojawiła. Czyli wiecie, z czego się bierze ten problem, u kogo czym może się objawia? Pojawić, tak, czym się objawia, co robić w takich sytuacjach. Takie SOS, co, jak można sobie z tym poradzić, mhm. I to, żebyście pamiętali, że naprawdę podolog jest od tego, żeby wam pomóc. Nie czekajcie, dzwońcie, dostaniecie wskazówki, dokładnie, nie ma się co bać, trzeba reagować, bo słuchajcie, nawet czasami nawet jedna wizyta może bardzo was uratować i ulżyć wam w bólu, a czasami i nie skazywać na terapię długoterminową, tak półroczną, roczną, nie wiadomo. Im szybciej, tym lepiej, jak to się mówi. Tak jest. Dziękuję ci, Alicja, za dzisiaj. Bardzo dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Przypominam o wszystkich poprzednich filmach, które znajdziecie na moim kanale. Oczywiście. A tam się dowiecie najważniejszych informacji. Oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawiam wam namiary na Alicję. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa! Pa! Pani gotowa? Oczywiście, że a tak. Tak, będziesz ją trzymać? Tak. Ale zaczynę już idzie sobie. Ale mi tak dobrze z nią. O, teraz będzie ocierać. No dobra, zaczynamy.